Cześć, z tej strony Radek z kanału GSMI i zapraszam Cię na historię Scorpiusa Malfoya, czyli syna Draco oraz Astory Malfoy. Widziałem, że wielu z Was prosiło mnie w komentarzach, żebym zrobił taki film, więc właśnie go Wam przedstawię. Ja tymczasem zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału oraz oczywiście zostawienia łapki w górę, jeżeli film Ci się spodoba, oraz na mojego Instagrama, gdzie codziennie pojawiają się ciekawostki ze świata Harry'ego Pottera oraz gdzie możecie zadawać mi pytania, prawdopodobnie z których zrobię Q&A. Ja tymczasem nie przedłużam i zaczynamy. Ten film został stworzony na licencji CC, a treści są odczytane z Harry Potter Wiki z artykułu, do którego link znajdziecie w opisie. Biografia. Scorpius Malfoy urodził się między 1 września 2005 roku a 31 sierpnia 2006 roku jako pierworodny syn i jedyne dziecko Astorii i Drakona Malfoyów. Jego ojciec pracował wówczas w Ministerstwie Magii na wysokim stanowisku, a matka zajmowała się domem. Ponieważ Astoria została skażona klątwą rodzinną, poród mocno ją osłabił i zmusił całą trójkę do ukrywania się przed światem magii przez pewien czas. To zrodziło plotki na temat pochodzenia Scorpiusa. Podejrzewano, że w rzeczywistości Astoria cofnęła się w czasie i spodziła syna z Voldemortem, ponieważ był silniejszym czarodziejem. Stan matki chłopca się pogarszał, ale kobieta akceptowała to, że z czasem czeka ją śmierć. Była szczęśliwa, że ma syna i niewątpliwie bardzo go kochała. Scorpius nie był wychowywany tak jak Draco, nie wpajano mu ideałów, które dawniej wyznawała jego rodzina. Chłopiec nie miał zatem uprzedzeń do czarodziejów innego statusu krwi, zdecydowanie lubił się uczyć i czytać, o czym świadczy spora wiedza, którą błyszczał od początku lat w Hogwarcie. Możliwe, że jego ojciec uczył go zaklęć w domu, lecz z pewnością nie zaraził pasją do Quidditcha, który go kompletnie nie interesował. Po skończeniu 11 roku życia Scorpius dostał list z Hogwartu, najprawdopodobniej zakupił różdżkę w sklepie Ollivanderów, a następnie jedno ze zwierząt, które można było trzymać w Hogwarcie. 1 września 2017 roku został doprowadzony na peron 9¾ przez rodziców. Na miejscu były także inne rodziny czarodziejów ze swoimi dziećmi, w tym Rose Granger Weasley, córka Rona i Hermiony. Ojciec dziewczynki nakazał jej wówczas trzymać się z daleka od chłopca i doradził, by była lepsza od niego w nauce, skoro odziedziczyła inteligencję po matce. W przedziale pociągu Scorpius poznał Albusa Pottera oraz Rose. Dziewczynka od początku była wobec niego uprzedzona i głośno wygłosiła spekulacje na temat rzekomej plotki odnośnie pochodzenia młodego Malfoya. Nie ukrywała także swojej niechęci do niego oraz tego, że mu nie ufa. Po krótkiej rozmowie wyszła z przedziału, zaś Albus, który polubił nowego kolegę, został z nim do końca podróży. Podczas ceremonii przedziału Scorpius, tak jak cała rodzina ze strony Malfoyów, został przydzielony do Slytherinu. Jego nowy przyjaciel Albus również trafił do domu węża, co ostatecznie sprawiło, że zostali przyjaciółmi. Podczas pierwszego roku Scorpius miał mniejsze problemy z nauką latania na miotle niż Albus. Mimo to chłopiec nie był zainteresowany Quidditchem. Jego przyjaciel został wyśmiany i nazwany ślizgońskim harałakiem przez jednego z kolegów, Carla Jenkinsa, po tym jak nie potrafił przyzwać do siebie miotły. Na drugim roku nauki Scorpius zaczął wykazywać zainteresowanie Rose, która ewidentnie go ignorowała. Ślizgoń nie przejmował się tym i z tym samym zapałem starał się być dla niej miły. Gryfonka dołączyła do drużyny Quidditcha jako ścigająca, co zostało podsumowane burzą oklasków, także ku zdziwieniu Albusa przez Scorpiusa. Podczas trzeciego roku matka chłopca Astoria umarła na wskutek skażonej klątwą krwi, którą przenieśli jej potomkowie. Scorpius bardzo przejął się jej śmiercią i wydawał się być przygnębiony. Na dworcu przyznał Albusowi, że nie wysłał mu sowy tylko dlatego, że nie wiedział, co ma napisać. Następnie poprosił przyjaciela, aby zjawił się na pogrzebie. Świadczy to o tym, że potrzebował jego obecności w tak trudnej chwili. W 2020 roku schwytano Theodora Nota, który był w posiadaniu zmieniacza czasu. Okazało się, że egzemplarz pozwalał cofać się nie o godziny, ale o lata, chociaż jego działanie trwało tylko 5 minut. Po podsłuchaniu przez Albusa Pottera rozmowy Harry'ego z Amosem Diggorym, w której jego ojciec skłamał, że wszystkie zmieniacze czasu zostały zniszczone, młody Potter zdecydował się wykraść egzemplarz i uratować syna Amosa Cedrica. 1 września podczas podróży pociągiem Albus nakłonił Scorpiusa do ucieczki, a następnie razem z przyjacielem wykradł się na dach maszyny, aby z niej wyskoczyć w odpowiednim momencie. Próbowała im w tym przeszkodzić pani z wózkiem, która ostrzegła ich, że nikomu nie pozwoliła uciec, od kiedy pracuje w ekspresie. Ostatecznie chłopcom jednak udało się wyskoczyć, a następnie dotrzeć do domu spokojnej starości dla czarownic i czarodziejów imienia świętego Oswalda, gdzie spotkali Amosa Diggory'ego oraz jego siostrzenicę Delfini. Dziewczyna zdecydowała się im pomóc. We trójkę udali się do Ministerstwa Magii, gdzie po zażyciu eliksiru wielosokowego zmienili się w Harry'ego, Rona i Hermione. Ponieważ w tym czasie ich rodzice rzeczywiście przebywali w ministerstwie, Albus pod postacią Rona odciągnął uwagę prawdziwych
prawdziwej Hermiony, która próbowała dostać się do swojego gabinetu. Następnie we troje rozwiązali zagadki wiodące do zmieniacza czasu ukrytego w pomieszczeniu. Po wciągnięciu przez regał z książkami Albusa i Delphi, Scorpius w ostatnim momencie rozwiązał zagadkę i znalazł zmieniacz czasu schowany w książce. Chłopcy cofnęli się do czasu pierwszego zadania turnieju trójmagicznego i zamierzali wytrącić Cedricowi różdżkę z ręki, co miałoby prowadzić do niewykonania zadania i jednocześnie uniemożliwić mu wygranie turnieju. Poszli do zakazanego lasu, gdzie przebrali się w szaty Durmstrangu, aby nie wzbudzić podejrzeń. Przenieśli się w czasie, a następnie Albus użył zaklęcia Experiarmus, przez co Cedric nie mógł pokonać smoka tak, jak planował. Po chwili ślizgonie wrócili do teraźniejszości, gdzie zostali znalezieni przez Drakona, Rona i Harego. Okazało się, że po powstrzymaniu Cedrica świat rzeczywisty uległ zmianie, ale Puchon i tak zginął podczas turnieju. W równoległej rzeczywistości Albus nie trafił do Slytherinu, ale Gryffindoru. Oprócz tego Hermiona nie wyszła za Rona i została nauczycielką obrony przed czarną magią, zaś sam Wesley ożenił się z Padmą Patil, z którą miał syna Panju. W tej wersji nie urodzili się więc Rose ani Hugo. Przerażeni chłopcy zostali odseparowani od siebie przez Harego, który po niepokojących snach i spotkaniu z centaurem Zakałą był przekonany, że Scorpius może zesłać niebezpieczeństwo na jego syna. Zakazał im kontaktu, a dodatkowo nakazał McGonagall stały nadzór nad nimi za pomocą mapy Huntsfotów. Do domu Potterów przybył Draco, któremu bardzo nie spodobało się zachowanie Harego. Był wściekły, że przez niego jego syn zalewa się łzami z powodu tęsknoty za przyjacielem, a sam wybraniec uważa Scorpiusa za syna Voldemorta. Po zdemolowaniu kuchni Draco przyznał, że zawsze zazdrościł Haremu przyjaciół, a czarna chmura wokół Albusa, którą widział w przepowiedni Zakała, może wcale nie oznaczać Scorpiusa, a samotność, która czeka chłopców. Wspólnie decydują się odnaleźć swoje dzieci i z nimi porozmawiać. Tymczasem chłopcy bardzo przeżyli rozłąkę, która nastąpiła. Albus próbował dostosować się do rad ojca i trzymać się z dala od Scorpiusa, a sam Scorpius czuł się jeszcze bardziej wyalienowany i samotny, nie mając żadnego przyjaciela dookoła. W końcu Albus pod peleryną niewidką przybywa do ślizgona, a następnie chłopcy odbywają szczerą rozmowę. Decydują się ponownie cofnąć w czasie, tym razem do drugiego zadania, aby ośmieszyć Cedrica i udaremnić mu zwycięstwo. W tym celu udają się do łazienki jęczącej Marty, a następnie cofają się w czasie i wskakują do rur prowadzących do jeziora. Albus rzuca zaklęcie na głowę Cedrica, która zostaje powiększona, przez co uczestnik wynurza się na brzeg jeziora i zostaje upokorzony. Draco, Ginny, Harry i McGonagall znajdują chłopców na mapie i przebywają do łazienki dla dziewcząt, ale jest już za późno. Jęcząca Marta zdradza im, że ślizgoni przenieśli się w czasie za pomocą zmieniacza czasu, co wywołuje oburzenie wśród zgromadzonych. Po przybyciu na miejsce Hermiony, Minerva obwiniała ją za nieodpowiedzialność. Po powrocie do świata rzeczywistego okazuje się, że nastąpiły jeszcze gorsze zmiany. Po tym jak Puchon został upokorzony, zdecydował się dołączyć do śmierciożerców. Cedric zabił Neville Longbottoma i jednocześnie uniemożliwił mu zabicie ostatniego Horcruxa na Ginny. Z tego powodu w bitwie o Hogwart wygrał Voldemort, a Harry umarł. Dodatkowo w tym świecie pojawiła się postać wróżebnika, prawej ręki czarnoksiężnika. Scorpius wynurzył się z wody bez przyjaciela, ponieważ Albus w tym świecie nie mógł się narodzić. Ślizgon, przybywając w zamku, poznał świat, w którym rządzi czarny pan i śmierciożercy. Dyrektorem zamku została Dolores Umbridge, a samego chłopca nazywali królem Skorpionem i traktowali z szacunkiem. Chłopiec pierwszy raz budził podziw i przerażenie wśród uczniów, którzy odrabiali za niego lekcje. Chłopca to szczególnie zdziwiło, ponieważ w rzeczywistości uwielbiał się uczyć i czytać podręczniki. Dziewczyny, które do tej pory patrzyły na niego z pogardą, w tym świecie uganiały się za nim, a sam Ślizgon miał pełno przywilejów od nauczycieli. Draco w tej rzeczywistości objął posadę szefa Departamentu Przestrzegania Prawa Czarodziejów. Scorpius porozmawiał ze swoim ojcem, który jak się okazało stworzył obozy śmierci dla szlam, tortury i palenie żywcem tych, którzy się sprzeciwiają. Syn był przerażony zachowaniem Drakona i powiedział mu, że zawsze uważał go za dobrego człowieka i tak samo uważała jego matka. Starszego Malfoya poruszyły te słowa i przyznał, że Astoria zawsze pomagała mu znaleźć światło w ciemności. Rozmowa dała do myślenia im obojgu. Za pomocą Snape'a, o którym chłopiec nasłuchał się w rzeczywistym świecie, postanowił naprawić przeszłość i cofnąć obie ingerencje, których dokonał z Albusem. Snape, Hermiona, Ron i Scorpius przenieśli się do czasu pierwszego zadania, gdzie Gryfonka zaklęciem tarczy zablokowała różdżkę Ślizgona. Po powrocie do świata rzeczywistego wciąż byli w wizji, w której rządził Voldemort. Hermiona i Ron poświęcili się, dając czas na ucieczkę Severusa i Malfoya. Po wyznaniu sobie miłości, ich dusze zostały wyssane przez dementorów. W dalszej części podróży w drodze stanęła Dolores Umbridge, którą nauczyciel eliksirów odepchnął zaklęciem, wyrzucając w powietrze. Gdy dementorzy otoczyli dwójkę, Snape poświęcił się, aby Scorpius mógł cofnąć się do czasów drugiego zadania i zapobiec upokorzeniu Cedrica. Dusza Severusa również została wyssana. Scorpius przeniósł się w czasie, udaremniając próbę powiększenia głowy Puchona. Chłopcy wynurzyli się z wody, gdzie zostali odnalezieni przez Drakona, Ginny, Harego i McGonagall. Scorpius stwierdził, że zgubił zmieniacz czasu. Dyrektorka nakazuje go odnaleźć. Będąc sam na sam z Albusem, Scorpius przyznał, że cały czas był w posiadaniu zmieniacza i wcale go nie zgubił. Chłopcy zdecydowali się zniszczyć urządzenie i skierowali się na dach szkoły. Na miejscu zjawiła się Delphi, której Albus wysłał sowę. Chłopiec opowiedział o świecie, w którym władzę sprawuje
wizję Voldemort. Dziewczyna była wyraźnie zaskoczona tym, że Czarny Pan w tej wizji żyje. Następnie przechwyciła zmieniacz i razem z chłopcami udała się na stadion Quidditcha. Tymczasem po kolejnym niepokojącym śnie Harry'ego, Gryfon udał się do Hogwartu, jednak tam nie mógł znaleźć syna. Następnie skierował się do Ministerstwa Magii, do którego również przybył Draco. Ron poinformował ich, że widział chłopców idących ze starszą dziewczyną o srebrnych włosach. Wybraniec momentalnie skojarzył fakty i razem z Malfoyem przybył do domu spokojnej starości dla czarownic i czarodziejów imienia świętego Oswalda. Na jaw wyszedł fakt, że Delphi wcale nie była bratanicą Amosa i w ogóle nie jest z nim spokrewniona. Delphi na stadionie zaczęła torturować Scorpiusa klątwą Cruciatus, aby namówić Albusa do ponownego cofnięcia się w czasie i ośmieszenia Puchona. Dziewczyna chciała, aby rzeczywistość z ostatniego świata się spełniła, a światem zawładnął Voldemort. Gdy na stadionie pojawił się Craig Bowker Jr., momentalnie go zabiła zaklęciem Avada Kedavra. We trójkę cofnęli się do trzeciego zadania, podczas którego ślizgoni ponownie byli torturowani przez Delphi. W trakcie klątwy odnalazł ich Cedric, który przekonany, że jest to część zadania, uwolnił chłopców i poszedł dalej przez las. Albus, Scorpius i Delphi złapali za zmieniacz czasu i przenieśli się w przeszłość. Dziewczyna następnie zniszczyła zmieniacz czasu oraz różdżki chłopców i zostawiła ich samych sobie. Datą, do której się przenieśli, był 30 października 1981 roku, w dzień przed przybyciem Voldemorta do domu Potterów. Scorpius i Albus posłużyli się starym kocem, w który był owinięty Harry w dzieciństwie, aby przekazać rodzicom wiadomość o tym, gdzie się teraz znajdują. W tym celu wykradają potrzebne składniki z domu Batildy Buckshot. W czasie rzeczywistym, po wylaniu amortencji na koc, udaje się odczytać wskazówki wysłane przez chłopców. Harry i Ginny informują o tym resztę. Okazuje się, że Draco był w posiadaniu specjalnego zmieniacza czasu, który pozwala się cofnąć o lata i przebywać w przeszłości przez kilka godzin. Wspólnie cofają się do daty wyznaczonej przez synów i odnajdują swoje dzieci. Albus ściska swoją mamę, na co Draco czule spogląda na Scorpiusa i pyta go, czy też chciałby się przytulić. Cała grupa przygotowuje zasadzkę na Delphi, która, zwabiona przez Harry'ego pod postacią Voldemorta, przychodzi do kościoła. Dziewczyna początkowo jest przekonana, że ma przed sobą swojego ojca, jednak po dłuższej rozmowie czar przestaje działać, a Harry wraca do swojej postaci. Zaczynają ze sobą walczyć i ku niekorzyści wybrańca Delphi jest bardzo dobra. Z pomocą Albusa udaje się ostatecznie wygrać z nią pojedynek i obezwładnić. Harry decyduje się nie zmieniać przeszłości i jednocześnie pozwala na śmierć swoich rodziców. Wszyscy z kościoła przyglądają się scenie toczącej się naprzeciwko. Śmierci Potterów, której ponownie dokonuje Czarny Pan. Po powrocie do świata rzeczywistego Delphi zostaje skazana do Azkabanu, a Albus odbywa rozmowę z ojcem nad grobem Cedrica. Można zauważyć, że relacje między Scorpiusem a Draco się poprawiły, a oni sami zrozumieli wiele spraw i najprawdopodobniej zaczęli się lepiej dogadywać. Wygląd. Scorpius odziedziczył wygląd po swoim ojcu Drakonie, co oznacza, że miał blond włosy, szare oczy i bladą, szpiczastą i lekko szczurzą twarz. W wieku 11 lat wyglądał jak kopia swojego ojca w tym samym wieku. Mówi się, że przypominał Drakona tak samo, jak Albus przypominał swojego ojca Harry'ego Pottera. Charakter. Scorpius jest pokazany jako człowiek odważny, inteligentny i empatyczny, jednak pomimo tych cech okazuje się być z czasem coraz bardziej samotny, niepewny, a jego stan można odczytać jako lekką depresję przez całe dzieciństwo spowodowane śmiercią matki i wyalienowaniem w szkolnych latach. Po zobaczeniu świata Voldemorta chłopak staje się bardziej pewny siebie, częściej żartuje i zaczyna interesować się Quidditchem. Etymologia. Imię Scorpius według rodzinnej tradycji miało głębsze znaczenie. Scorpius to nazwa zarówno znaku Zodiaku, jak i jednej z gwiezdnych konstelacji. Na tej podstawie można uznać, że imię chłopca wybrali Malfoyowie, najprawdopodobniej Narcyza, biorąc pod uwagę jej przynależność do rodu Blacków oraz ich tradycje odnośnie nadawania dzieciom imion po nazwach konstelacji. To już koniec historii Scorpiusa Malfoya. Jeśli film Ci się spodobał, zasubskrybuj ten kanał oraz oczywiście zostaw łapkę w górę. Zapraszam Cię oczywiście też na mojego Instagrama, gdzie codziennie, przypominam, pojawiają się ciekawostki ze świata Harry'ego Pottera oraz gdzie możecie zadawać mi pytania, na które odpowiem w Q&A. Ja tymczasem już się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.